Poprzednio w Szęk. You a fight fan? Not of this wrestler. I heard you were dead. You heard wrong. I hate to be wrong. Shank is back. Whoever kills him will have my gratitude and a handsome payout. Try the meat district. You can take the train to... I know where it is. Hej, cześć, siema do wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack i witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Szęk. Na start już pomielimy kilka... O, nieładnie, nieładnie. No, Hono. O, proszę! Już stówka? Grindhouse. Dobra. Unlocks, tak. Kurde, Jason Voorhees normalnie. Panu już dziękujemy, ale dobra, wróćmy lepiej do normalnego stroju. Ale kurde, fajnie, że już wleciało. Osiągnięcie za 100 zabójstw. Oj! No, pójdźmy. No, fi. No, ładnie poszło. Dobra, a my lecimy dalej. O, to może być niezłe. Nie do końca takiego outcomu się spodziewałem, no ale dobra. Au. Niestety wypstrykałem się już z granatu, ale kontynuując... Witam się z wami bardzo serdecznie w drugim odcinku Zagrajmy w Szęk. I kontynuuję naszą... jako taką przygodę. Przedzierając się przez kolejnych typów na drodze ku naszej zemście. O, mogę typa zrzucić, ale milusio. Okej, tylko... chyba tylko tych mniejszych, mi się wydaje. Ja
O Jezus Maria! Dobra, na szczęście jestem tutaj. O, ej ty, ja tego nie wiedziałem. To mogę jakoś go podbić do góry? A, piłą tak muszę wycelować chyba w górę. No, strzelaj, 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 strzelaj. Dobra, tego albo nie zrzucę, albo po prostu jestem za wysoko. Nie, za wysoko jesteśmy. I co? Dobra, wymianka. Okej. Aha, spoko. Dobra, szybki browar. I wizyta z torami. Nie, a shotgun to mi się tutaj będzie najlepszy. Dobra, co następne? O, sobie dobre pytanie. No pies, złaź ze mnie. Tutaj tniemy, 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 tniemy. I rozstrzeliwujemy. I skaczemy dalej. Nie no, ale szanka to nie jest w stanie nic powstrzymać. Nieważne ilu typa na niego poślesz, on zawsze wróci. Dobra, kolejni zdjęci. Jaki ten pogląd to przeżył? Ej, ale za to szanuję. Okej, odbijamy. I znowu na dachu jesteśmy. Oj, to się mogło bardzo źle dla mnie skończyć. Brawo! To ci się udało. Dobra, checkpoint jest w tym miejscu. Ej, no ale weź się obróć cały w jedną stronę, co, Shank? Dobra, browar rozwalony, lecimy dalej. Może tym razem uda mi się nie zginąć tutaj jak idiota. No, brawo. Popisałeś się, panie kolego. Okej, nie do końca to myślałem, że się stanie, ale narzekać nie będę. No już, tniemy, tniemy. Ej, patrzcie w ogóle jak ta jeszcze, jak on jest uśmiechnięty, kiedy on strzela tak w górze. Au.
Okej. Okay. 5 granatów mam. Fajnie. Dobra, no to lecimy dalej. Dobra, kolejny wyautowany. O, super! Minimalnie mi zabrakło i straciłem 2 granaty przez to. Cudownie. Mam nadzieję, że tej myszki nie widać. Ale tak na wszelki wypadek odsunę ją gdzieś tutaj. Dobra, na mele trochę. Ło! Ej, co to było? Nieźle. Wygimnastykowany jest chłopak. Dobra, jesteśmy na początku. Jest jakiś ziomek. The APV. Aha, i mam tutaj po prostu strzelać. Au. Albo to będzie po prostu strzelać we mnie. Dobra, a spróbuję granatem rzucić. Ktoś może trafić. Ej no, Jesus! Brawo, to ci się udało, kolego. Rzuciłem 5 granatów i 4 spudłowałem. Cudnie. Jezus, możesz się z łaski swojej tak nie ruszać i nie żyję. No, wow, super. O, teraz wszystko trafiło. Jeszcze. Brawo. Popisałem się teraz. Dobra, to poczekam. Ale pancerna jest też tak lokomotywa, skoro wytrzymuje ostrzał rakietowy. Ej no! Czy ja naprawdę spudłowałem każdym z granatów? Nie no, strzelanie z pistoletu to jest chyba najlepsza opcja, mi się wydaje, bo to po prostu ma największą szansę, czytaj prawie 100% na trafienie. Serio? Znowu? No ja się wycofał od razu. Au. No. Ale weź trafnie. Dobra, tamten już nie żyje. Niestety ja mogę za chwilę do niego dołączyć. A wolałbym tego uniknąć. No, dawaj. Okej. Raz. Dwa. Yes! Dobra! W ostatniej chwili chyba mi się ten wystrzał udał.
stworzone, idziemy dalej. Okej, dość krótkie. Myślałem, że będzie to troszkę dłuższe. Może... Durny pies! Powiedz, co to jest? Rottweiler? No kurde! Jak on mnie już irytuje, naprawdę. Jak kocham psy, tak psy w tej grze już mnie zaczynają po prostu denerwować. Dziękuję. Jesus, ile można. Dobra, coraz wyżej. Na ściance. I jeszcze wyżej. No, nie ma tak się popisać inteligencją. No to co, jeszcze raz? No ej, ale... Weź mi chociaż odskocz, jak ci każę, co? O, mogę zmieniać stronę? Tego nie wiedziałem. Ale fajne ma te noże, nie powiem. Dobra, szybki strzał. To było dość ryzykowne z mojej strony. O, ten zginął momentalnie od samej tej wbitki. Jezus Maria. Uuu, nowa broń! Maczety! Dwa śmiertelne ostrza. Perfekcyjne. Nie, idealne do... Hacking... Haczenia? Może? Grob... No do, nawet grupy przeciwników, dobre, nie? Okej, okay, i jak mam... I góra, na, góra, dół na krzyżaku to są bronie palne, lewo... Znaczy, bronie palne, no. Pistolety, lewo, prawo to jest broń... Nie, no tak, no, broń palna jest góra, dół, lewo, prawo jest broń biała. No, to będzie dobre na grupki. O, jakieś mielarki pode mną do mięska. Dobra, na szczęście nie wpadłem teraz do żadnej. Choć coś mi się wydaje, że było naprawdę blisko. Dobra, z tego co wiem, to w tej grze nie ma żadnych sekretów, tylko po prostu prze się do przodu. O, no to z pana mi się żegnamy. Poszło szybko. No! No, dawaj. No, ale fajne to. To szkoda, że modele postaci są podobne, nie? Tych przeciwników, no ale wiadomo. Nie może być kilka... mogłoby pewnie być, ale jako, że Clay Entertainment jest dość małym studiem, no to nie mogę sobie pozwolić na na za dużo pod względem kombinowania. No, już. Dobra, myślę, że jak teraz było piła i rewolwery, teraz będzie shotgun i maczety. No bo hej, czemu by nie? Oż kurde, nie to. Dawaj. Dziękuję. O! Poważnie. Ej, bo ja zaraz zginę.
Dziękuję. No, to myślałem, że będzie to troszkę więcej dawało. Się zdawało, że da mi to trochę więcej życia. Ale nie tym razem. O, dobra, tam jest jeszcze leczenie. Dobrego. Jaki ja bym takiego fikoła nie zrobił. Chciałbym, ale nie ma bata. Nie zrobiłbym takiego fikoła. Dobra, a jak pójdę najpierw do tego? A, to nic się nie stanie kompletnie. Ej, co to było przed chwilą? Czemu on taki unik zrobił się, że aż się wypieprzył po prostu z miejsca, w którym stał? Dobra, ja oczywiście znowu przez swoją trochę głupotę muszę się tam cofnąć. Znowu te fikoły. Dobra, nie, nie, nie. W górę, w górę, w górę. I lecimy. O, dobra, znowu kolejne taki mini stage, powiedzmy. Ale shotgun jest dobry na takie grupki, zwłaszcza, że jak było powiedziane, jego strzały shotguna na bliskim dystansie przebijają się przez wrogu, więc można nawet sześciu typa naraz po prostu nabijać. Okej, to powiedzmy, że wyszło. W stopniu jakimś. Dobra, żyćka niestety mało, ale trzeba sobie jakoś radzić. O! Okej, jesteśmy chyba w chłodni teraz. Tak mi się wydaje. Albo po prostu w tej części odpowiadającej za chłodzenie w rzeźni, bo jesteśmy chyba w rzeźni właśnie. Dobra, panu już dziękujemy. I lecimy dalej. Jezus. Ludzie, dajcie sobie siana już, naprawdę. Czemu oni się nie nauczyli? Dlaczego przydupasy czarnych charakterów nigdy się nie uczą, że głównego bohatera nie da się na długo powstrzymać? A osoby, która chce się za coś zemścić, nie zatrzyma nic. Oj, chyba wiem, co się z nim stało, ale nie wiem, czy chcę wam pokazać, czy chcę, żebyście to widzieli. Dobra, lecimy, lecimy. Dobra, najpierw tych mniejszych, bo z tym większym pójdzie w miarę gładko, mam nadzieję. Poważnie. To się nazywa zabłąkana kulka, co? Dobra, szykowy. Nie ta wymiana, ta wymiana. Teraz tak, zmieniamy. A, bo ten już nie żyje. No to jedziemy teraz po ciebie. Out. Dobra, to teraz wymiana w sumie na maczety i na piłę. Znaczy na piłę. Na maczety i na rewolwery, bo to zobaczyłem sobie w menu, że to są rewolwery. Okej. O, jest safe. Myślałem, że mogę to zniszczyć, ale nie tym razem. Mogę to tylko opuścić póki co. Kurde, ale czemu tak mało dialogów się tu pojawia? Aj! Ała!
Czekaj, to jest co? Nie. Skok? Nie. Kurde! Nie wiem, co to było! O Jezu, to był chwyt! O, dobra, teraz się udało. O! Jak go przydusił! Łap! Okej, okay. 12 strzałów. Potwierdza to, że są to też rewolwery. Oj, to chyba nie skończy się za dobrze. Dlatego tutaj rzeźnika. A jeszcze granat w sumie. Nie tak się to miało zakończyć. No. Tak liczyłem, że będzie hak. Dawaj, o. Okej. Okay. Ooo! Aż do krwi? Okej, okay, albo mi się wydaje, albo to jest jakoś za krótko. W sensie grałem, mówiłem, już mówiłem, grałem kiedyś w tą grę, ale tam te cutscenki były jakieś takie dłuższe. Więc nie jestem w sumie pewien, co mnie tutaj omija, nie? This time, you are alive. Okay, 25 minut mam na liczniku. O, starczą jest koleś. Dobra, jest grupa, to trzeba sobie na grupę przywdziać bronię. Szybki browar, lecimy dalej. I co, i cisza? Save. Let me take a look at you. 7 years, and you still look good. That night ruined my life. So that's the little whore? You may have been the one to cut me, but it was Cesar who tossed me aside as if I were dirt. But I know you're here for only one reason. So let's get this over with. Ej, ale co jest? Drugi boss w jednym odcinku. Wow. Kurde, nie zauważyłem tego. Nie wiem, czy miałem chwycić, na nią skoczyć. Dobra, to się na nią nie sprawdza. To? O, to może jej przerwać skok, widzę. Au. Dobra, maczety nawet spoko. Au. Okej, okay, naskoczyć na nią nie mogę, bo robi unik. A nie, to jest ta! To jest ta garda po prostu. Muszę mieć tą gardę w górze, nie mogę unikać. Czy wróć? Mogę, tylko nie warto chyba. Ła! Wow. No, dawaj. Ej, kurde, chyba jeszcze miałem skontrować.
Dobra, no był unik, a nie garda, ale nieważne. Wait, seriously? No, dawaj, 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 tniemy, 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 tniemy. Au! Wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza opcja na zadawanie obrażeń, a ja ciągle tego... ciągle to psuję. Jak ty w ogóle w stanie poruszać się w takiej, takiej sukience z taką gracją? Nie chodzi mi teraz o chód, tylko o to, jak ona walczy. I znowu. Dobra, przynajmniej trochę strzałów leciało. No nie, no nie, nie trafię jej w taki sposób. Mogę tak pociąć trochę. Dobra, zepsułem, ale nie dostałem reszty komba, a wydaje mi się, że raczej nie chcę go otrzymać prosto w twarz. Ale potem jak zobaczyłem, w Sekiro blokowanie tego pocisków, to mnie chyba nawet nie dziwi mnie to, że ona teraz po prostu jednym stancem, postawą, o, blokuje moje strzały. Ale że blokuje nawet strzał z shotguna, to jestem akurat zdziwiony. No kurde, chciałem tak z zaskoczenia wziąć. Dobra, blisko jest, blisko jestem. I akurat w pół godziny, no. Jeszcze z nią uporam. Ej, ale byłoby fajnie jednak coś jej zrobić z tej kontry, nie? Au. No, daj tę kontrę. Kobieto! No co za baba nie da? No. Dziękuję! Okej. Dobra. Kolejny etap skończony. A więc, to jest szybkie statystyki dla was. Znaczy szybkie, no po prostu, proszę sobie przeczytać. Ja w tym momencie kończę. Widzimy się w kolejnym odcinku, nie? Ale kurde, szybko to idzie. Już drugi boss w tej grze, nie, trzeci boss. Czwarty boss ogólnie w grze, a w sumie trzeci już w tym, trzeci był w tym odcinku, bo jeśli liczyć jeszcze ten pojazd. Ale kurde. Jako, nawet szybko to poszło. W sumie to jest też normal pewnie, więc dlatego. Myślę, że jak to pójdzie tak szybko w kolejnych odcinkach, to chyba rozszerzę jeszcze serię o tryb hard. A to jest o tyle, powiedzmy, specyficzny tryb, że tam nie ma checkpointów. A to oznacza, że jeśli w jakimkolwiek momencie etapu zginę, muszę cały etap przejść od początku. Tak więc to będzie wymagało nie lada uwagi z mojej strony. Ale dobra, póki co ja kończę, żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!